Fundację Bankowi, tam się z wami jeszcze we współpracy z Glovo. A mówię jeszcze, bo po dzisiejszym mailu, jaki wysmarowałem do niej, to kolejny odcinek może być już z Uberka. Wypisują mi jakieś kurwa maile, jakieś zagrożenia konta dostaję na tej aplikacji za przepisywanie zamówień. No to wylałem wszystkie swoje żale w mailu. O ile to czytają, to jak to przeczytają, to mnie wypierdolą, pewnie zbity pysk. Zaczynamy dzisiejszy dzień od galerii krakowskiej. Jezu, krakowskiej, z Kazimierza. Jakieś pączki mam wziąć, wytwórnia pączków. Chuj wie, gdzie to jest. Będziemy pytać. Kurwa, nie obierałem żadnych ciuchów przeciwdeszczowych. W pogodzie nic nie wspominali o deszczu. Więc myślę, że tak trochę pokropi. Ale nie będzie z tego jakieś ulewy. Odebrałem paczuszkę dzisiaj z tylną przerzutką z centrum rowerowego, sobie zamówiłem z dostawą na sobotę. No na razie wszystko chodzi mega płynnie, nic nie przeskakuje, nic nie strzela. Zobaczymy po tygodniu. No ale cieszę się, teraz to minę ten wiatr niestraszny. Jeżeli wiem, że mogę depnąć w korbę i nic mi nie przeskoczy, nic nie strzeli, nic się nie urwie. Przejebane, kas mi na głowie przestawia, jak mi podwieje pod daszek. Dobra, teraz ciekawe, gdzie są te pączki, czy ja mam wyjechać na samą górę? Tak jak do Maczka, czy... Cholera wie. Ja no, i tak wyjadę do góry. I tam najwyżej będę pytał. Jadę przepisowo, bo tutaj wczoraj policja sobie zdała na parkingu. Kurwa, weekendy przejebane. Nie idzie się przecisnąć tutaj nigdzie między samochodami. Kurwa, muszę zacząć czytać te opisy wcześniej, a nie... Kurwa, jak już jestem na miejscu. To jest koło Carrefoura. Na poziomie zero. To zjeżdżam na dół. Pada, kurwa, ja pierdolę. Przepraszam, czy ja mógłbym tylko odebrać zamówienie? 5-5-1 i uciekam. Nie kojarzę w ogóle ulicy. 1,5 kilometra. Kurde, przerzutki wchodzą jak złoto. I tam zawsze waliłem ulicą i nie wiedziałem, że tu jest ścieżka rowerowa. Może dlatego, że tu ciągle było zasypane, zapomnieli odśnieżać. O, elegancko światełko. Przelecę Wisłą, nie da się. Tam przez światła pierdolił. No, chyba jakiś odkurzacz tu przejechał, bo zaczyna to jakoś wyglądać.
O, elegancko, pół literka w torebce. Tak chyba można, nie? Ale trzeba uważać, bo oni tu skubani. Policja z lornetkami się czai, kurde. Ale pizgo, ale takim ciepłym wiatrem wyje. No tylko mógłby być jak o połowę mniejszy ten wiatr. Zamówiłem sobie białeczko, też we wtorek ma być. Kurde, muszę jakoś regenerować te nogi. Dzień dobry, ja mam do mieszkania 3 zamówienia. Jaki? Numer 3. 3? Mhm. Na prawo, później w lewo i taki długi korytarz. Dobra, dziękuję panu. Dzień dobry. Jeszcze jedno. Jeszcze drugie. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. 12,50. Dają pesos chyba za złą pogodę. I co następne? Wolnica. Kebab King. Podwójne? Nie. Myślałem. Wszystko odstrzało. Gdzie jestem? Rondo za kolo? Na zakrzówku. Mógłbym tam Wisłą jechać, ale... Ale wolę chyba nad Wisłą pojechać. Może nie będzie szybciej, ale... Ale przyjemniej. Kurwa, zapomniałem sobie, że tam wał przy forum jest zamknięty. Kurwa, wszystko jest pozamykane. No tu tak samo. Ja pierdolę. A wystarczyło, kurwa, pojechać tą prawą stroną Wisły i przeskoczyć na moście Grunwaldzkim, ani na kładce. Zapomniałem sobie, że to jest zamknięte. Kurwa, bagna jeździć teraz. Kurwa, zacznę lać. Niedobrze, niedobrze. Zobaczę od razu, czy coś tu się na zakrzówku zmieniło. Dawno mi tu nie było. No, ławeczek nie było. Tu bez zmian. Pani morsują. Dobre świry. Po wyjściu z wody na taki wiatr. Nie do wiary. Na rondo jest. Pod dwójkę. Halo, dzień dobry. Pan, co ja jestem na tym rondzie i gdzie ja to mam dostarczyć? Dobra, dzięki. Dobra, ktoś ma tu gdzieś podejść. Dobrze, tak dojechałem na miejsce, szukam, tam poszedłem, ale nie cholery, nie. Zapraszam, bo byłem wyjść budowy, bo zamknięte. Dobra, jasne. Tam jest 75, nie? A pan dedyczki będzie. O, to super, dzięki piękne. Raz i dwa. I już tutaj. Dzięki bardzo. Dlaczego? Dziękuję. Do widzenia. Jak się dopcham na Grunwaldzkie, to może by mi coś z rynku rzuciło. O, coś jest. Grodzka. To nawet dobrze, że rzuciło stąd na Grodzką,
bo zapłacą za dojazd. McDonald's. Środkiem idą chuj wie jak to minąć. Teraz to nawet tu nie będę ścinał przez pasy, tylko z przyjemnością pojadę. Pojadę dołem. No dobra, prawie z przyjemnością, gdyby mieli ten pierdolony piasek, to byłoby zajebiście. Dobry, UX. Tylko te dwie, nie? Te dwie tylko, tak? Tak, tylko dwie. Dobra, dzięki. Kod do klatki. Najwyższe piętro. Proszę dzwonić telefonem, nie słyszę płukania. No dobra. Ogarniemy. Gdzie jest ta ósemka? Z 6. No i baja. Tak, słucham? Halo? Ja jestem na miejscu, dzień dobry. 27, tak? Dobra, ogarniemy, dzięki, do widzenia. Pan Kakes. Potwierdzone, dziękuję. Ulica Lotnicza. No, zaczyna ciapać. No, tylko teraz to się chyba już rozleje. Czarne chmury nade mną wiszą. Zajebista dziura. Na tej kurwy nie widziałem. Ładowanie niemożliwe, kurwa. Woda się dostała do portu. Ja pierdolę. Przez to, że tej klapki nie zamknąłem od dołu. Kurwa. Chuj, no, na razie mam 66%, także... Jeszcze ogarnię. Później zaznaczymy, że nagły wypadek musi ładować mimo wilgoci. Gdzie ja tu mam jechać? Przejechałbym wjazd. Tam jest dwójka, to jest dziesiątka. Gdzie jest kurwa ósemka? Gdzie jest czwórka, szóstka i ósemka? Nie wiem, kurwa, tu wjadę może? Tu? Dobra. Super, dziękuję pięknie. Do widzenia.
coś wpadło, już będę począł. Pilotów, Maczek pewnie. Pod cmentarz rakowicki. No i dobre. W sumie już nie mam powodu, żeby odpisać te zamówienia. Jak mam rower sprawny, to mogę kurwa nawet tu wyliczki jechać. Dzisiaj takie raczej potrawy na słodko wozimy. Ponczusie. Teraz omleciki. Na pewno lepsze to niż te pierdolone biedronki, gdzie trzeba czekać na odbiór. Wileńska 92 km. A ten wysoki przed nami. Jeszcze dalej. Nawigacja mi prowadzi tutaj, a wyjścia są chyba z tamtej strony. Prowadzę sobie ten rower, tam chyba dość szeroko jest. Winda po lewej, na końcu korytarz. Co tu mam iść? No jest. Dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. Dobra, ile mam pieniążków? 75 zł. 2 godziny. No plus ten napiweczek. Ponad 8 dych. Z Rakowickiej na nullu. Ja pierdolę. Dobra, jedziemy. Trzeba się nauczyć w końcu tego nullu. Ja te rek plecki jeszcze. Tak to ja mogę jeździć. Trzeba będzie z tą ładowarką pokombinować może, jak dojadę na miejsce. Bo ubywa tych procentów. Dobra, tunelem trzeba przepierdolić. Pierwsze piętro, dzwonić domofonem na 203. Ładuję, dobra. Trzydziestka. Powinna być z kraja, mam nadzieję. Tam jest 30. Jest garaż. Jest od 102 do 125. Dobra, to jestem. To już. Dobra, dobra, dzięki, już idę. Dzień dobry. Wie pan co, dzwoniłem, bo pan podał tak jakby 30, ale nie numer mieszkania. Nie widziałem. Tak, to moje niedopatrzenie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Spawi. To jest najgorsze osiedle. No, ale skupiłem się tutaj, nie wiem gdzie co jest. Tam jest 28, tu jest 30. 38 to nie wiem, czy nie będzie gdzieś. Tam jest 40. To gdzieś koło tego musi być, bo tu jest 28, tu miałem 30, więc to jakoś musi. Gdzieś tam jest, podobno pani kiedyś powiedziała, że jest plan całego tego osiedla, ale w którym miejscu też nie pomogę. Dobra, muszę szukać na wyjście. No, ale gdzieś koło tej 40. No widzę, nie tylko ja mam problemy, żeby tu coś znaleźć.
bawi jakiś salat, story. Mam nadzieję, że to jest poziom pierwszy. Cały czas tyle, że to jest koło McDonalda. No, a teraz wracamy pod wiaterek. Fajnie się jechało w tą stronę. 3,5 kimca. No jest kawałek. Dobry, 8 czy 2? Ale ja muszę zjadł tego wygodę. Dziękuję bardzo. No, zaczyna padać. Ale asfalcik pierwsza klasa. Kurwa, piasek. Dobry. Dzień dobry, gotówka tam jest. Tak, 79 zł. Proszę bardzo. 4, 5. Ze szlaku Biedra pod galerię Kazimierz. Fajnie, wracamy pod dom. Miałem sprawdzić, do której ja mam te godziny dzisiaj. Do 20:30. No, to jeszcze 2 godzinki. Zmienili mi zamówienie. Jednak nie pod galerię Kazimierz, tylko znowu pod cmentarz Rakowicki. No dobra. Bliżej. Siedem, sześć, cztery. Siedem, sześć, cztery. Podobno nie ma jeszcze. Nie, tak się wydawało. Dobra, dzięki. Trochu se towarzy. No i jestem. Dobry. Jedno i drugie, wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ty no, leje coraz bardziej, kurwa. A chuj, że w dupę, kurwa, cały przemokły. Jeszcze półtorej godziny, a miał dostawę gdzieś pod dom, to bym się, kurwa, nie wahał wjechać. Się przebrać. Gdzie ja z tym w ogóle będę jechał? Aleja Juliusza Słowackiego. No to ni chuja nie po drodze do domu. Ja pierdolę. Kurwa, widzę, co do siatki pakuje. Już drugi, kurwa, czteropak. A lekko nie będzie. Została mi godzina na 2 zamówienia. No bo się zrzekłaś. Dlatego mówię, że jesteś mówiła. No i wyjaśnił kobietę. Dobry. 7, 3, 7. Mam globo? Tak, tam będzie 2. Do jednego wszystkiego. Dobra. Zaakceptowałem. Dziękuję. Nie zmieściło się, kurwa. Nieważne, czy w jednej, czy w dwóch. Ważne, że dwa ciężkie, kurwy syn. O, panie.
Ile kilometrów mi mów? 2,5. To lecimy, muszę się na Basztową dostać. Dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy troszkę 8 km. Szkoda tylko, że w deszczu. Kurwa, trasa prawie pod Witkowice. Kurwa, dupceni, kurwa. Dobry, 8/1. Dziękuję. Kurwa, naleje. Ja pierdolę. Sobota w Krakowie. Byłem za potrzebą. Tam nieopodal w Krzaczkach. I patrzę, wali do mnie w moją stronę jakoś, że tak powiem, dobrze naspeedowany, rozchuśtany. Tam się wyjdzie w pierdol, ale nie, podchodzi, pyta się, czy ognia nie mam. Za chwilę wylatuje z tekstem, czy nie widziałem gdzieś białej siatki z ciuchami roboczymi. No, także weekend się udał. Kurwa, przy balicach jestem. Ja pierdolę. Ciekawe, ile w ogóle kaski da za to zamówienie w tym deszczu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. 23 zł dał. Stąd idzie do strony. Nie, ja tu jechałem. Chyba nie tędy. Nie wiem, tędy jechałem. Dobra, jebać. Gdzieś wyjadę. I tak mam się pół godziny jeszcze po mieście kręcić. Tam maczka widzę z prawej strony. Nic mi z niego nie da. No, McDonald's Opolskiej na Górkę Narodową. No, sama śmietanka na sam koniec dnia. Kończą mi się godziny, a ja będę jebał. 10 km do domu. No to jeszcze będę czekał na Banachę.
kurwa, w tym deszczu nie chciałbym tam po tym syfie jechać. Ale ja tam jakoś przecież wyjeżdżałem od ulicy. Tylko jak to zrobić, żeby nie spierdolić?